Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Literackie przedstawia Wojciech Tochman. Historia na śmierć i życie. Czytają Maja Ostaszewska i Wojciech Tochman. Produkcja Audioteka. Płacz kobiet mnie boli. Lidia Ostałowska. Mama groziła, że przez jakiś czas nie będę mogła do niej dzwonić, a dzwoniłam codziennie. Nie chciałam zostać sama. Mama nigdy nie miała towarzystwa, nikogo koło niej nie ma, nikomu o mnie nie mówi. A Litka chciała o mnie ludziom opowiedzieć. Nie było czasu. Musiałam postanowić sama. Kiepsko się rozstałyśmy. Tę książkę jestem winna i sobie i litce. Była moimi drzwiami na wolność. Myślę o wyjściu codziennie. Nie boję się. To znaczy, boję się tylko mściciela. Kiedy gołąb z jogim w pokoju mordowali Jolkę, osa w kuchni przeglądała lodówkę. Była głodna. Szukała czegoś do jedzenia. Sama tak zeznała tamtej nocy tuż po aresztowaniu, to znaczy po zatrzymaniu, tak się w prawie nazywa nałożenie kajdanek, miesiąc po tamtym popołudniu tak słyszała tępę odgłosy uderzeń, krzyk, jęki. Dokładnie to po czwartej wszystko się zaczęło. To znaczy po szesnastej i przed piątą skończyło. Był styczeń. Ciemno. Domofon numer 32, windą na dziesiąte. Witam, powiedziała Jolka, wejdźcie. Potem w dokumentach po kolei szczegółowo opisano liczne rany tłuczone głowy połączone ze złamaniami kości sklepienia i podstawy czaszki oraz złamaniem zamkniętym lewego łuku jarzmowego i otwartym złamaniem żuchwy po obu stronach. Uszkodzenie górnej lewej jedynki, krwawe wylewy na dolnej wardze i w jamie ustnej, u podstawy języka, rozlane zasinienie twarzy i szyi, rany kłute, rany tłuczone, także w okolicach oczodołów, przekute żyły, powierzchniowa i głęboka po lewej stronie szyi, zasinienia na dłoniach, Podbiegnięcia krwawe na skórze głowy, krew na oponie twardej mózgu, krew pod oponami mózgu, krew w komorach mózgowych, krew w drogach oddechowych, ogniska aspiracji krwi do płuc. Osa wsadziła głowę do lodówki, bo miała ochotę na tatara. Tak, tatara by zjadła. Dopiero co świętowali swoje osiemnastki: jogi, gołąb i osa. Myśleli o studniówce, chcieli się dobrze bawić. Za zabójstwo Jolki była starsza od nich o cztery lata. Sąd ukarał całą trójkę porówno. Do żywocie. Można by rzec, powiedział sędzia, że dokonali zabójstwa także samych siebie, swojej teraźniejszości. I swojej przyszłości. Monika Osińska. Pierwsza w Polsce kobieta skazana na karę dożywotniego więzienia. Dożywotka, tak za kratami o niej mówią. Skończyła 35 lat, kiedy spotkała Lidię Ostałowską. Jesienią 2013 roku, 17 lat po tamtym styczniu, w więzieniu na Grochowie rozmawiały po raz pierwszy: reporterka i dożywotka, dwie okularnice. Pierwsza o ponad dwadzieścia lat starsza, niska, pochylona, ostrzyżona na jeża, uważna, małomówna, cicha. Druga młodsza, szczuplejsza, wysoka, wyprostowana, włosy długie, kręcone, ciemne. Pełna energii, wesoła, rozmowna. Więźniom nie wolno zmieniać fryzury. Wygląd z dnia osadzenia należy zachować do dnia zakończenia kary. I osa się tej zasady trzyma. Osy czas prawie nie zmienia fizycznie, bo jej zdrowie psychiczne było, jest i pewnie będzie przedmiotem zainteresowania. Specjalistów, badaczy i praktyków, psychiatrów, psychologów, kryminologów, prawników. Przyglądała mu się także reporterka Ostałowska. Była pierwszą dziennikarką, z którą Monika Osińska odważyła się rozmawiać. Jolka tak w rozmowie z Lidią nazywała ofiarę a widziały się raz. W mieszkaniu numer 32 między czwartą a piątą po południu 19 stycznia 1996 roku. Reporterka Ostałowska odwiedzała osadzoną osińską regularnie co tydzień, czasem co dwa tygodnie, przez prawie cztery lata. Poza pierwszą rozmową, kiedy w ciepłe popołudnie przysiadły na spacerniaku. Wszystkie spotkania odbyły się w świetlicy. Bez obecności funkcjonariuszy, więc Monika mogła swobodnie opowiadać, a Lidia uchylać zakratowane okno i wbrew zakazom palić papierosy. Paliła zawsze, paliła dużo, paliła wszędzie. Aż któregoś dnia w starannie wykaligrafowanym niedługim liście Monika poprosiła Lidię, by więcej w kryminale jej nie odwiedzała. Była taka swoja mówi Monika o Lidii 25 lat po zbrodni. Lidia Ostałowska rocznik 1954 Polonistka najpierw dziennikarka przyjaciółki, potem itd. W stanie wojennym przez komunistyczne władze, niezweryfikowana, więc bezrobotna. Dawała korepetycje, a kiedy uczeń nie przyszedł, nie jadła obiadu. Potem nauczycielka polskiego w liceum od 1989 roku, reporterka gazety wyborczej, autorka trzech książek: Pierwsza: Cygan to Cygan rok 2000. O Romach w postkomunistycznej Europie, dostrzeganych przez polityków i media jedynie w kontekście kryminalnym, bądź przy okazji napięć na tle etnicznym. A Lidia o Romach pisała inaczej. W Rumunii sprawdzała skąd pochodzą żebracy z warszawskiego Mostu. W Anglii śledziła losy uchodźców z Czech i ze Słowacji. Na Węgrzech weszła do cygańskich gett, a w Bułgarii do więzienia, gdzie skazani Romowie padali ofiarą przemocy. Druga książka Farby wodne 2011. To rzecz o zagładzie i jej dzisiejszym dziedzictwie. Lidia przybliżyła czytelnikom postać Diny Gotlibowej, żydówki z Brna, Studentki Akademii Sztuk Pięknych, która w 1943 roku trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau. Tam została zatrudniona do malowania portretów mieszkańców cygańskich, badanych przez doktora Mengele. To on ją wybrał. Przeżyła. O swoje akwarele, będące w posiadaniu muzeum Auschwitz-Birkenau. Upomniała się z oceanu pod koniec XX wieku sama autorka. Kto jest właścicielem portretów? Pytała reporterka. Kobieta, która je namalowała? Czy portretowani Romowie? A może muzeum? Trzecia książka Lidi, bolało jeszcze bardziej, 2012, to. Zbiór reportaży napisanych w ciągu 20 lat jej pracy, opowieść o gorszej i brzydszej Polsce, która nie wyrabia się w kapitalizmie, jest zapatrzona w przeszłość, pokaleczona, bezradna, niegustowna, gnuśna, biedna, bez godziwej pracy i bez nadziei. Lidia nie wkładała ludzi do szuflad, sama nie lubiła być szufladkowana. Nie chciała uchodzić ani za specjalistkę od Romów. Ani za ekspertkę od hip-hopu, o którym napisała głośny reportaż, teraz go zarymuje. Pisała o krzywdzie kobiet, ale nie chciała być dziennikarką feministyczną. Kiedyś ktoś publicznie określił ją reporterką równościową. W rozmowie z bliskimi nazwała go kretynem. Ale nie protestowała, gdy w jej szerokich zawodowych zainteresowaniach dostrzegano wspólny mianownik. Upominanie się o słabszych, zagubionych, opuszczonych, zapomnianych. I zwykle nieufnych, Lidii ufali. Książka o Monice Osińskiej miała być kolejna. Książka feministyczna, jakiej nie było. Tak ją sobie Lidia wyobrażała, o czym wiemy z jej notatek. Oprócz notesów, zresztą prawie nieczytelnych. Zostały teczki formatu A4. Lidia zakładała je sprawom, które wiązała z zabójstwem Jolki i ludziom, bohaterom przyszłej książki. Nikt z bliskich już nie pamięta, kiedy zaczęła mówić o książce, bo mówiła nam nie o pisaniu, lecz o młodej kobiecie w więzieniu. Idę z dziećmi do lasu, powiedziała pewnego razu do Moniki. Zbieramy grzyby, a ja myślę o tobie, jak siedzisz w celi. Myślę o tobie często. Na żółtej teczce z żółtą gumką umieściła dwie litery K-O. Chodzi o Krzysztofa O. Niedługo po morderstwie Jolki usłyszała o nim cała Polska. Jego twarz drukowano na pierwszych stronach gazet. Mówiono o nim w radiu i telewizji, często w pierwszych minutach serwisów informacyjnych. Zapraszano go do programów publicystycznych, a nawet do popularnego talk-show na każdy temat. Miliony słuchały, co Krzysztof O miał do powiedzenia. O wywiad prosili go wybitni dziennikarze sądowi i polityczni, sławy antykomunistycznej opozycji poważane wtedy przez wszystkich. Kłaniali mu się politycy, dawali stanowiska, pieniądze. trwało to z 10 lat dłużej nawet. I dzisiaj, choć Krzysztof O zniknął zupełnie, z łatwością można w Google znaleźć jego nazwisko. Policjanci w cywilu zapukali do niego wieczorem koło siódmej. Nie byli delikatni. Ma pan trupa w biurze, tak podobno zaczęli. Mamy nadzieję, że pan nam to wyjaśni. Zaprosili do samochodu i zawieźli na Tarchomin, gdzie w wieżowcu przy ulicy Erasma z Zakroczymia, w mieszkaniu na dziesiątym piętrze, prowadził firmę pod nazwą Biuro Marketingu i Promocji Turystyki Szkolnej Abigail. Firma zajmowała się drukiem i kolportażem krzyżówek. Przed lepszymi supermarketami, wtedy była to Billa. Ludzie zaczepiali ludzi i proponowali kupno krzyżówki ze zdjęciem chorego dziecka. Za ile? Za nieokrągłą sumę, powiedzmy za złoty 59. Za ile? Niektórym nowe złote wciąż sprawiały kłopoty. Woleli liczyć w starych za 15 900. Dochód ze sprzedaży firma dawała jakiejś organizacji na leczenie dzieci. Kto zdecydował się pomóc, płacił okrągłą sumę. Dwuzłotową, monetą albo banknotem o nominale 20 tysięcy z wizerunkiem Marii Skłodowskiej curie Bez różnicy. Bywali hojniejsi, płacili nową pięciozłotówką albo pięćdziesięcioma tysiącami ze Stanisławem Staszicem. Dostawali krzyżówkę. Wszystko, co ponad nową złotówkę i 59 groszy, szło dla Krzysztofa O. Do podziału ze sprzedającym. Z tym, że sprzedający często brali z firmy krzyżówki i już nigdy nie wracali z pieniędzmi. Nie było na takich sposobu. Ściany umazane krwią, w dużym pokoju krew na oknach, na firankach, na regale, na biurku. Pod biurkiem kobieta. Tak to zobaczyła nastolatka z sąsiedniego bloku, która tuż po piątej wjechała windą na dziesiąte piętro razem z koleżanką. Chciały u pani Joli odbić na ksero coś, co było im potrzebne do nauki. Domofon nie działał. Ktoś otworzył im bramę na dole, mieszkanie numer 32 nie było zamknięte. W przedpokoju jasne światło. Na powitanie nikt nie odpowiedział. Leżała na wykładzinie z nożem wbitym w szyję. Policja pogotowie, lekarz zdjął jej z twarzy zakrwawiony ręcznik. Policyjny technik zmieniał w aparacie film za filmem. Sfotografował drugi nóż z czerwoną rękojeścią ze zgiętym ostrzem, leżał obok. Komputer zrzucony z biurka, telefon z urwaną słuchawką. W łazience krew w wannie, na umywalce na mydle, pod umywalką odłamany kawałek kija baseballowego. Mały pokój i kuchnia splądrowane. Krzysztof o wszedł do swojego biura i zwrócił uwagę, że z dużego pokoju skradziono telefon komórkowy, a z małego, gdzie ofiara mieszkała, magnetowid. Aż się pani asesor zdziwiła, że najpierw mówił o zabawkach, tak się wyraziła, a nie o zabitej szwagierce. Jolka to siostra jego żony. To był Straszliwy widok, opowiadał po pięciu latach w gazecie. Stałem bez ruchu. Nie potrafiłem nic powiedzieć, ale powiedziałem o ukradzionym telefonie, o pagerach, bo wiedziałem, że je można namierzyć i wpaść w ten sposób na trop mordercy. Policja, zapisano w dokumentach, od razu podjęła penetrację rejonów, W okolicznych sklepach rozpytywano sprzedawców, pytano siedzących w niedalekiej pijalni piwa oraz w barze Piekiełko, czy widzieli państwo kogoś podejrzanego? Sprawdzano także mieszkania w okolicy, w których, zdaniem policji, miał zwyczaj gromadzić się element przestępczy. Odnotowano wynik penetracji. Negatywny. Krzysztofowi O powiedziano nad zwłokami joli, że te zabawki mógł po zabójstwie wrzucić do Wisły. Na co on spytał, jak można zabić kogoś, kogo się zna, kogo się lubi. Bo jeszcze wtedy nie wiedział, że ludzie najczęściej mordują w rodzinie. Przeszukano jego mieszkanie i fiata 125P. Dokonano oględzin odzieży, pobrano mikroślady spod paznokci. W końcu przesłuchano. Także jego żonę Bogusławę, siostrę Jolki oraz Marka, narzeczonego ofiary. Zapisano – zdrowi, bez widocznych śladów zadrapań i zasinień. Dwadzieścia godzin po zabójstwie przepytano matkę mieszkającą pod Ostrowią Mazowiecką. O śmierci Joli dowiedziałam się dzisiaj o czwartej rano. Przyjechał do mnie syn z synową z wyszkowa. Oni dowiedzieli się od Bogusi. Jola była najmłodsza. Przyjeżdżała do nas co piątek, a w niedzielę Marek samochodem ją od nas odbierał. W tym roku miała za niego wyjść. Mam dobre zdanie o Marku. Skromny, nie pije, nie pali. Nic nie wiem o tym, by Jola była w ciąży. Mówiła, że po ślubie chce mieć tylko jedno dziecko. Matkę zamordowanej spytano o zięcia z Warszawy. Jola nigdy nie skarżyła się na męża Bogusi, prowadziła mu sprawy biurowe. O Krzysztofie też mam dobre zdanie: jest sympatyczny, szczery, rodzinny i wybuchowy. Dzisiaj od razu pojechaliśmy do Bogusi. Ona była w domu, a jej mąż na policji, podobno zatrzymany. Krzysztofa O. zatrzymano, bo nie miał alibi. Wyszedł z biura dwie minuty po czwartej. Czas określił precyzyjnie, bo wtedy w kieszeni zabrzęczał mu pager. Na prośbę żony zrobił drobne zakupy w spożywczym, coś kupił w aptece i wrócił do samochodu zaparkowanego przed wieżowcem. Policjanci tak mu wmawiali morderstwo, że sam siebie przez moment o nie podejrzewał. W celi doszedłem do obłędu, mówił po latach, że może czegoś nie pamiętam, że może jakaś dziura jest w mej pamięci, że jednak to ja zabiłem. To było chore. Zatrzymano Marka D. Jola miała pretensje, mówił na przesłuchaniu, że spotykali się zbyt rzadko. To przez te pracę kierowcy w telewizji, która wiązała się z ciągłą dyspozycyjnością. Pytano go o seks z Jolą. Policjanci nazywali to współżyciem. Od kiedy, jak często? W dniu zabójstwa, powiedział im Marek, wyszedłem od Joli rano. Pytano o Krzysztofa o czy Jola mogła mieć z nim romans? Wątpię, odpowiedział narzeczony zamordowanej, podejrzany o zabójstwo. Zatrzymano Bogusławę O, podejrzewaną o współudział w zabójstwie siostry. Z braku lepszych podejrzanych chyba, bo z braku dowodów całą trójkę wypuszczono po kilkudziesięciu godzinach w regulaminowym terminie. Krzysztof O zrozumiał, że gdyby nie wyszedł z biura tuż po czwartej, i on dostałby bejsbolem w głowę. Postanowił znaleźć mordercę. Korzystał z możliwości paranormalnych, o czym rok później opowiedział w radiu i w gazecie. Nikt się temu nie dziwił. Polacy chodzili wtedy do wróżek, do magów, do uzdrowicieli, albo do nich dzwonili pod numer zaczynający się od cyfr 0700 I słono płacili za każdą minutę połączenia. Astrolodzy, jasnowidzący, uzdrawiający, na przykład Zbigniew Nowak, Violetta Koseska-Toszewa, znana także jako David Harkley, często pokazywali się w telewizji, byli celebrytami. Ćwierć wieku później słowa Krzysztofa O czekają na ponowną lekturę w żółtej teczce Lidi. W skrócie, Krzysztof O razem z żoną odwiedzili wróżkę Enerys, czyli panią Irenę D. Pokazali jej zdjęcie Joli. Położymy karty, powiedziała wróżka i zobaczymy. Choć ze zdjęcia jeszcze emanuje życie, Rozchodzi się o zabójstwo. Widzę dwóch młodych mężczyzn i długowłosą kobietę. Kobieta morderczynią? Wróżka Eneris nie kryła zdziwienia. Krzysztof O narysował plan osiedla, gdzie mieściło się jego biuro. Wróżka wskazała blok, w którym zamordowano Jole. Zabójcy nie przyszli, mówiła, tylko przyjechali. Wahadełko pokazało skąd. Na pożegnanie wróżka Eneris poleciła Izabelę Węgierską, egzorcystkę przywołującą duchy. W celu przywołania ducha Izabela Węgierska potrzebowała przedmiotów zmarłej osoby. To mógł być dowód osobisty albo niewyprana koszulka. Krzysztof O przyniósł szlafrok który w innych dokumentach jest ręcznikiem chodzi o tkaninę, znalezioną na twarzy zamordowanej. Izabela węgierska usiadła na poduszkach, rozłożyła zdjęcia, przykryła nogi, bo kiedy duch przychodzi, robi się jej zimno. Duch czerpie energię z Izabeli węgierskiej. Chodzi o duchy jeszcze chodzące wyjaśniała. One muszą uzupełniać energię astralną. Izabela węgierska cicho się pomodliła, potem zaczęła przywoływać Jolkę. Cała Polska mogła usłyszeć i przeczytać, że Izabela węgierska jednak z Jolką kontaktu nie nawiązała, choć zapewniała, że ją czuje. Słyszy jej pojedyncze głosy, ale nic więcej. W końcu egzorcystka wezwała na pomoc swojego ducha opiekuńczego i spytała, dlaczego Jolka tu jest, a nie chce z nią gadać? Ona się boi, odpowiedział opiekun, że jeśli zabójcy zostaną zbyt wcześnie odkryci, może się stać coś złego. Krzysztof zna jednego z nich, a oni powiedzieli, że go zabiją. Trzy osoby. Ona cierpi, dodał duch opiekun. Jest obolała. Fizycznie? dopytywała reporterka polskiego radia. Tak, odpowiedziała egzorcystka. Ona była jeszcze w Astralu, a Astral. Odbiera ostatnie cierpienia. Po tym zabiciu, tak? Reporterka nie była pewna. Po tym zabiciu odpowiedziała Izabela Węgierska. Już niedługo twój pogrzeb. Na zakończenie zwróciła się do Joli. To już trochę odpoczniesz. Troszkę lepiej będziesz się czuła. Izabela Węgierska mówiła, że. Sprawców było trzech, nie troje. Opisała dwóch: drobnego, ryżego blondyna i bruneta, dobrze zbudowanego, obaj młodzi. Powiedziała, że jeden z nich miał zachlapany krwią rękaw. To się później potwierdziło w relacjach osy, która przyznała, że czyściła z krwi rękaw kurtki jogiego. To znaczy, potwierdziło się wcześniej. Przed publikacją reportażu. Według Izabeli Węgierskiej, sprawcy byli przygotowani na zabicie dwóch osób. Miał zginąć I Krzysztof O. To nie koniec paranormalnego śledztwa. Szwagier Jolki zadzwonił do jasnowidza Ireneusza. Zaczął mówić, relacjonował potem Jasnowic, że chodzi o zamordowanie dziewczyny. Wtedy ja już nie jestem tylko słuchaczem, ale się przełączam na wizję. Zaczynam widzieć to, o czym słyszę. Miałem to w kadrze. Widziałem mężczyznę na czarno ubranego stojącego po lewej stronie, ryżawego blondyna po prawej stronie i kobietę z rozwichrzonymi włosami. Jasnowic wskazał Krzysztofowi o. Drogę do zabójców: jak przejedzie pan metalowym mostem na drugą stronę Wisły, skręci pan w pierwszą drogę w lewo. Gdy będzie pan jechał przez miasteczko i zobaczy kilka szeregów domów, trzeba skręcić w prawo, i tam będzie dom, który ma żółtą wiatę, czy coś takiego. Ja byłem nad Warszawą, mówił Jasnowic do mikrofonu reporterki, bardzo wysoko zawieszony. Powiedzmy, że to była wysokość 300 metrów, abym mógł widzieć dużą przestrzeń. I wtedy, patrząc z góry, widziałem, jak droga się wije. I tak dalej. Płęta reportażu radiowej trójki. Pozostanie tajemnicą policji, w jakim stopniu wskazówki uzyskane od jasnowidzów. Przyczyniły się do wykrycia sprawców. Lidia wrzuciła ten wycinek do żółtej teczki na wszelki wypadek, bo może się w książce przyda? Czy zrobiła to z zamiarem szczegółowego omówienia paranormalnego reportażu? Po co? By pokazać, że Krzysztof O wypowiadał się nie tylko w tabloidach, ale i w poważnych mediach, bez wątpienia to on wskazał reporterce polskiego radia wróżkę, egzorcystkę i jasnowidza. On ich przygotował do wywiadu. Rok po zbrodni, jeszcze przed procesem. I sam dał się nagrać. Ktoś w radiowej trójce, której wtedy codziennie słuchało kilka milionów ludzi, jakaś szefowa, jakiś szef. Dał tej sprawie pół godziny anteny w najlepszym paśmie. Ktoś w gazecie wyborczej, wtedy nakład powyżej pół miliona egzemplarzy, zrobił z tego przedruk na dwie strony. To z zawodu pielęgniarz mówiła bliskim Lidia o Krzysztofie O, który podczas transformacji szedł za kasą. Miał liczne interesy, rozległe znajomości i działał na zasadzie: ja pomogę Tobie, a Ty mnie. Znalazł pracę matce Jogiego, tego maturzysty, który później zamordował Jole. Zabójstwo szwagierki pozwoliło mu urosnąć. Krzysztof O. znał kogoś w centertelu. Tak nazywała się jedyna wtedy firma oferująca w Polsce łączność przez telefony komórkowe. Drogie, duże i ciężkie aparaty, tak zwane cegły. Tańsze były pagery, zwykle marki Nokia, które również obsługiwał centertel. Urządzenie wielkości paczki papierosów przypinało się do paska. Kto chciał przekazać informacje właścicielowi pagera, dzwonił do operatora, podawał numer odbiorcy i dyktował wiadomość, która w formie krótkiego tekstu docierała na pager adresata. Działało to podobnie do dzisiejszych SMS-ów, z tym że wiadomości. Nie można było napisać ani wysłać. Pager to urządzenie odbiorcze, nie nadawcze. służył do odczytywania tekstu. Mordercy korzystali z ukradzionego pagera. Dzięki znajomemu w centertelu Krzysztof O. dostał pager duplikat i śledził wiadomości wysyłane między ludźmi, którzy tamtego popołudnia w biurze na dziesiątym piętrze. Zamordowali Jolkę. Żółta teczka z literami K O w Archiwum Lidi jest najgrubsza. Jolka? Pięć sióstr ich było i trzech braci, rodzice jeszcze przedwojenni, gospodarzyli na kilku hektarach we wsi w województwie Najmłodsza z całej ósemki rocznik 1974. Do Warszawy przyjechała stamtąd. Kiedy skończyła liceum ekonomiczne, chciała zostać policjantką, ale szwagier, Krzysztof O, załatwił jej zatrudnienie w wydawnictwach radia i telewizji, gdzie był dyrektorem od marketingu. Zamieszkała u niego i siostry Bogusi w wynajmowanym niedużym mieszkaniu na chomiczówce skończyła kurs obsługi komputera po roku się usamodzielniła wynajęła pokój na drugim końcu miasta w wilanowie ale zachowanie właściciela mieszkania zdaniem szwagra było zbyt troskliwe tak się wyraził a jolka młoda i naiwna więc postanowiliśmy opowiadał szwagier że ma wrócić do nas wróciła potem znowu coś wynajmowała wspólnie z koleżankami obskurne miejsce według szwagra aż Rok przed śmiercią, tak postanowił szwagier, wprowadziła się do mieszkania na dziesiątym piętrze. W większym pokoju szwagier zrobił biuro, w mniejszym jola postawiła kupione przez siebie meble. Umysł ścisły. Lubiła cyferki. Chciała coś studiować, może matematykę albo rachunkowość. Miała problemy z starczycą, szybko się męczyła. Więc na razie została asystentką dyrektora szwagra w jego krzyżówkowej firmie cicha skromna uczynna tak ją wspominała siostra życzliwa i niekonfliktowa Jola i Bogusia się zgadzały powiedziała policjantom matka Jola pomagała Bogusi w domu nigdy nie skarżyła się na męża Bogusi jako na szefa lub szwagra kiedy Raz pokłóciła się z Krzysztofem o podwyżkę, on uważał, że zarabia dobrze i odmówił. Pchnęła go i wybiegła z biura, ale potem nie powiedziała o tym siostrze słowa. Zarabiała dziesięć milionów starych złotych, według szwagra, bo według matki sześć i pół. Joleczka, pisał Krzysztof o w nekrologu uczciwa, sumienna, pracowita. Oddana firmie dziewczyna, zawsze miła, dobra, prostolinijna, na jej buzi gościł zawsze uśmiech. Dziękuję ci, Joleńko, za wszystko. Dzięki szwagrowi poznała marka, o którym jej mama nazajutrz po morderstwie tak dobrze mówiła. Najpierw, wspominał przesłuchiwany Marek, były to relacje koleżeńskie. Potem poszedł do wojska, pisali do siebie listy, w mundurze przyjeżdżał do niej na przepustki. Z czasem charakter ich relacji się zmienił. Nocował u Jolki na Tarchominie, bo już tu mieszkała, kiedy wyszedł z wojska. Dostał pracę kierowcy w telewizji. Ciężka robota, bywało, że po trzynaście godzin. Wyszedłem od niej dzisiaj o siódmej rano, zeznał do protokołu. Ciąży? Nic mi na ten temat nie wiadomo, odpowiedział. Dzieliła się z nim wszystkimi problemami, o ciąży też by powiedziała. Z natury spokojna, choć towarzyska, bez nałogów, bez zatargów z ludźmi, bez wrogów. Do mieszkania nie wpuszczała obcych. W tym roku mieliśmy się pobrać. Wyjawił do protokołu narzeczony: Kochała mnie, ja kochałem ją i zawsze będę kochał. Witam, powiedziała Jolka, wejdźcie. Teczka Biała: Mafia, Transformacja, lata dziewięćdziesiąte. Wydruki tekstów Piotra Pytlakowskiego, reportera polityki. Lidia dobrze go znała, kiedy się razem pracowali, razem tańczyli. Poprosiła kolegę, by jej opowiedział o dawnych gangsterach. W swojej książce chciała pokazać nastrój tamtego czasu polski strach powszechny. Ludzie bali się czarnych mszy satanistów, sekt i piramid finansowych. Co drugi mieszkaniec miasta są na to badania. Nie lubił wychodzić z domu, przynajmniej po zmroku, bo ulica nie była bezpieczna. W telewizji codziennie mówiono o strzelaninie, o wybuchu, o napadzie z bronią w ręku, o morderstwie. Na przykład o tym na Tarchominie. Troje maturzystów zabiło młodą kobietę. Pytlakowski pamięta te zbrodnie, była głośna. Pamięta, że z Lidią rozmawiał o mafii. W jej komputerze można znaleźć dwugodzinne nagranie ich rozmowy w pliku MP3 spisane i wydrukowane na ośmiu kartkach A4 w cienkiej teczce. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.